No i zobaczcie, tutaj jest po prostu takie ostrze, przypominające siekierę i kupiliśmy tą maszynę po to, żeby... Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w lesie. Jestem z moim tatą i z moim bratem. Przyjechaliśmy po drewno. Ta kubka jest nasza. Sprawdzamy asygnatę. Gdzie to pisze? A gdzieś tutaj na rachunku. To jest to chyba. Numer. Czyli ten numerek musimy sprawdzić z plakietką na drewnie. To jest ten numer i on musi się zgadzać na papierze. 6640. Zgadza się? No, sprawdzę teraz. 6640, no. Czyli bierzemy to. Tu jest jeszcze ładna górka, ale niestety nie nasza. Tu jest ile? 10 metrów? Tu jest 10,80 przestrzennego. 10,80 przestrzennego. Jak widzicie, pierwszą przyczepkę już mamy załadowaną. Tata zostaje w lesie, a ja jadę z Marcinem rozładować to na podwórko. Najgorsze są takie wielkie. Trzeba je w trzech wnosić. Jest godzina 7 rano. Jak widzicie, drewno będziemy składać tutaj, a potem będziemy je ciąć i rąbać. Jedziemy z powrotem do lasu. Powiemy wam taką ciekawostkę, ponieważ chcieliśmy kupić to drewno, ale okazuje się, że to jest drewno na przetarg i będą robić z tego papier. To jest papierówka. Papierówka tak zwana. Zobaczcie, jaka jest ładna, specjalnie wyselekcjonowana. No ale niestety nie można było kupić. I mamy drugą przyczepkę. Jedziemy znowu. Teraz się odbywa oszczenie piły, oszczenie łańcucha. Takie lekkie podoszczenie. Na maszynce. Uzupełnimy jeszcze benzynę. Przed chwilą dolaliśmy, no, ale chcemy wam pokazać, że trzeba do pełna dać bak benzyny i od razu nalać do pełna olej, żeby się piła nie zatarła. Zawsze trzeba uzupełnić to i to. Tak, żeby nigdy nie zabrakło oleju, bo się piła może zatrzeć. Proszę bardzo, może jechać. Dobra, teraz moja kolej. I zobaczcie, wszystko mamy już przywiezione na podwórko, a teraz wam coś pokażę, bo kupiliśmy sobie na spółę takie specjalne maszyny, które nam ułatwią rąbanie tego drewna. Zobaczcie, tak one wyglądają. To jest łuparka do drewna, a to jest piła wychyłowa do cięcia w poprzek. Także za chwilę to podłączymy i pokażemy wam, jak to działa. Tu mamy katalog, piła wychyłowa, tak to się nazywa, a ta maszyna nazywa się łuparka. Teraz pokazujemy, jak nie transportować tego urządzenia, ponieważ powinno ono być złożone, ale trochę jest tutaj kombinowania, żeby to złożyć, więc ten kawałek przeciągniemy na wysuniętym. Jest tutaj kółko. No i łatwo można to przetransportować. Ona ile waży? 200 kg? 200 kg, 190. Tutaj mamy kabel siłowy, podłączamy w tym miejscu. Ważny jest kierunek. Tam można zmienić. Tata poszedł podnieść bezpieczniki. No i zobaczcie, tutaj jest po prostu takie ostrze, przypominające siekierę. I kupiliśmy tą maszynę po to, żeby nie rąbać już drewna siekierą, ponieważ tata już jest na emeryturze. Potrzebuje troszeczkę lżej, żeby mu się robiło. Więc ta maszyna naprawdę się przyda. Dobra, pokażemy teraz, jak to działa. A tutaj się wlewa olej. Co 8 godzin trzeba sprawdzać? Olej? No, 8 godzin pracy. I po zakończonym procesie trzeba powietrze spuścić, nie? Żeby uszczelki nie cierpiały. Mhm. I tutaj się właśnie spuszcza powietrze, tak? Tak, popuścić trochę, nie? Aha. Na koniec pracy. Czyli powietrze, ciśnienie się spuszcza właśnie z tego tłoka. I gdzie to jest? Połowa jest chyba, nie? Nie.
Właśnie nie widać, bardzo ale jest jasny olej. Ale podobno jak w samochodzie, nie? No, olej hydrauliczny. Wszystko mamy? Pstryczkiem włączamy. Jak widzicie, nie jest głośna. Tutaj jak na dół damy ten uchwyt, to po prostu podnosi się ten... Jak to się nazywa? Grot. Grot. Grot się podnosi do góry. I zawsze łupać, jak jest pęknięcie drewna, nie? Aha, czyli jak mamy jakieś pęknięcie, to żyje. Najlepiej tak ustawić. Dwoma rękami trzeba właśnie przytrzymać i dopiero... No to można też przytrzymywać tym jeszcze, nie? Drewno, nie? Regulować sobie drewno. No. Później jest, nie? I pierwszy bieg jest wolny, nie? A drugi jest szybki. Jak wjedzie, drugi bieg do końca, nie? Jak widzicie, bardzo fajna maszyna. Nie trzeba nadwyrężać kręgosłupa. Po prostu sobie podnosimy to do góry. Jak się drobny, to na trzy. No. I widzisz. I teraz, żeby trochę przesunąć, to można sobie... O. No, tu jest takie ramię, no, żeby sobie ustawić. Można odrzucić tam. Dobra. I zobaczcie, to jest drewno bez sęku. I bardzo fajnie idzie, ale za chwilę weźmiemy taki fragment z sękiem, na przykład takie. Siekierą byście tego nie porąbali, a ta maszyna to porąbie. Teraz wam pokażemy to. A jakbyś dał tutaj na środku? Tu jest. Najpierw trzeba buty poobiegać. Warto mieć buty z blachami, bo jak taka część spadnie na nogę, to trochę boli. To w ogóle nie powinno być tak upane, tylko tak się upane. I nie może to podejść pod to. Aha. Tak wygląda sęk. Maszyna przetnie, można rozerwać. O, może ja uważam, bo to jednak strzela, nie? No. Także nie ma problemu, to się przetnie. Pięknie. I widzicie, ja to widzę na monitorku, jest 4 minuty, czyli w 4 minuty porąbaliśmy taki kawałek, który normalnie byśmy musieli męczyć chyba z 10 minut albo 15, jak nie więcej. Także 4 minuty sękate drewno, a teraz będziemy mieli takie fajne, także to będzie jeszcze szybciej. Ale powiem wam, jak ta firma się nazywa. Jest to maszyna z firmy Zipper ZIHS14TN. 14TN oznacza, że maszyna ma ucisk 14 ton. Czyli jak widzicie, palców nie podkładajcie. Warto mieć jakąś małą siekierkę, bo czasami te ścięgna trzymają i tam można puknąć siekierką malutką. Fajnie to robić w dwie osoby. Jedna osoba podnosi to, a druga sobie... Nie tak wysoko. No, nie tak wysoko, ale chcę wam powiedzieć, że do metra, 1,4 m jest podnoszone to. I tu jest problem, ale jak silnik wyłącza, to wam powiem. I teraz na spokojnie wam powiem, dlaczego... Ten trzon
ta część podnosi się tylko na 104 cm, ponieważ firma Zipper jest firmą austriacką i tam w Austrii drewno w lesie cięte jest na 100 cm. U nas w lesie w Polsce cięte jest na 120 cm, więc my przecinaliśmy to w połowie i mamy 60. Dlatego nam się po prostu 120 tutaj nie mieści w całości. Jest jeszcze druga opcja w tej maszynie, która ułatwia rąbanie, która polega na tym, że tutaj kładzie się klocka i to ramię podnosi po prostu ten wałek do góry. Więc 120, która zostanie tutaj podniesiona, nie zmieści się pod siekierę, a 60 jest za krótka, ponieważ nie starcza do tej części. Dobra, wiem, że nie wiecie, o co chodzi, więc pokażemy wam to. 60, jak tutaj sobie wturlamy, to po prostu nam nie podniesie. Dobra, załóżmy łańcuch i pokażemy wam, jak ta łopatka się podnosi. Razem z tą siekierą, jeżeli to naciśniemy, i teraz jak podnosimy siekierę tym uchwytem, to od razu nam podnosi po prostu drewno do góry. No ale jak widzicie, 60 nie podniesie, bo jest za krótki. Trzeba by było tutaj coś dospawać albo samemu przerobić. A 120 znowuż się nie zmieści pod siekierę. No ale pokażemy wam na przykładzie, bo tata tutaj przygotował takie austriackie drewno na metr, więc tak to powinno wyglądać. I widzicie, tak się stawia. Nie trzeba dźwigać, ale to... No ale u nas w Polsce tak nie można zrobić, bo, no, bo podnosi tylko do 104 cm i nam się nie mieści. No i tak to powinno wyglądać w Austrii. Teraz wam pokażę, gdzie to kupiliśmy. Kupiliśmy to na Allegro tak naprawdę, w firmie KMA Maszyny. Tutaj mamy wizytówkę tego pana. Ale co wam chcę powiedzieć? Maszyna kosztowała 3800, a ta druga kosztowała 2800. Czyli łącznie 6600, ale to podzielimy na 3, więc nam się to po prostu opłaca i nam się to szybko zwróci. I teraz wam pokażemy, jak działa ta druga maszyna. Ją kupiliśmy po to, żeby te kawałki przepołowione... Wcześniej było tak, że cięło się w domu jeszcze na klocki, wszystko na połowę. I się rąbało siekierą. No właśnie, a teraz robimy 60 na tej maszynie. Nie tniemy, tylko teraz będziemy jechać... Tutaj. I już mamy klocki. Jak widzicie, piła jest tam w środku, kręci się. To tu przytrzymacie, no, to nigdy nie dotkniecie piły ręką, nie? Jak się popuści, to ona ucieka, może uciec. Tak. No to trzeba uważać, żeby w tym polu ręki nie mieć. Bo zobaczcie, tutaj jak podniesiecie tą obudowę, to ona blokuje się o to i automatycznie blokuje tą część i nie popchniecie tego. A można wkładać... Ale jak zamkniecie, to już można to popchnąć. Jeszcze można wkładać tak. O. Jeszcze można wkładać tak. Przyrząd, ustawię sobie na 30 czy na ile, nie? Czyli tu jest taka przylżnia, tak? Możesz sobie na dowolny wymiar ciąć. Najwygodniej jest chyba nałożyć kilka sztuk i dopiero przeciąć, bo pojedynczo to za długo schodzi. Teraz wam pokażę, jak wygląda ta tarcza. Na pusto zamkniemy tą maszynę. Tak to wygląda. Teraz wam tak pokażę na spokojnie. Tutaj się włącza tą maszynę, też jest na siłę. I kierunek ważny. Kierunek też jest ważny, żeby tarcza się kręciła w odpowiednim kierunku. Przestawianie jest...
tutaj od dołu, nie wiem, czy zobaczysz. Tam można ustawić kierunek. Tak, tak, przekręcając wkrętakiem. Kierunek po prostu ustawiacie, przekręcając te dwa bolce na tym siwym kółeczku. I wtedy piła kręci się w drugą stronę. Wsadza się śrubokręt i się po prostu obraca te dwa bolce w ten sposób i już piła chodzi odwrotnie. A my musimy mieć tak. Pokażemy Wam również, że piła ma hamulec, więc jak naciśniemy czerwony przycisk... to szybko się zatrzymuje. No i jest trochę hałas przy tym, ale dzięki temu piła się szybko zatrzyma. Jak widzicie, bardzo się cieszymy z tych maszyn. To jest nasza taka inwestycja w zdrowie trochę, w przyjemną robotę, także teraz możemy się bawić z tym drewnem z przyjemnością. Bo co roku, co rąbiemy to drewno, to tyle się męczymy, a teraz będzie to naprawdę przyjemne. Także dziękuję Wam za ten odcinek, trzymajcie się i do następnego. Pa! Aha, jeszcze na koniec Wam powiem, że uważajcie na dzieci, bo te maszyny naprawdę bardzo łatwo włączyć. Tutaj jakieś dziecko, dwulatki uwielbiają wciskać różne przyciski, więc najlepiej wyłączyć kabel, albo tak jak tata teraz robi, idzie odłączyć bezpieczniki.